Bardzo, panie marszałku, panie i panowie posłowie. W otrzymanej informacji z realizacji programu budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie ze zdumieniem przeczytałem, że ostatnie zadanie czwarte dotyczące ochrony zlewni zbiornika zostało zakończone już w 2008 roku. Ja mam w związku z tym pytanie do pana ministra. Czy to oznacza, że budowa systemów kanalizacyjno-wodociągowych trzech gmin leżących w bezpośrednim sąsiedztwie tego zbiornika została w pełni zrealizowana? Czy też oznacza to, że rząd wbrew zapisom ustawy w zadaniu czwartym o ochronie jakości wód przeniósł odpowiedzialność i koszty na gminy Muchasz, Stryszów i Zembrzyce, które z uwagi na niskie budżety i nikłą możliwość wkładu własnego będą miały marne szanse na korzystanie z dotacji unijnych, skutkiem czego piękne i nowe jezioro może być zasilane nieczystościami, ściekami z przydomowych szamp? Panie ministrze, bardzo proszę o rzetelną, nie pisemną, ale ustną odpowiedź. Dziękuję za uwagę.